Siemaneczko, z tej strony Pióro Naczelny, Inżynier Telemiejscowości. Dzisiaj poruszymy temat sztucznej inteligencji, jak ostatnio mówiłem o technologii Microsoft Pluton. A to niektórzy mi odpowiedzieli, nie w komentarzach, tylko po prostu w wiadomościach do mnie na kanale YouTube, że o, to ja zmienię procesor z 13 generacji na 12, ale tam też już są zabezpieczenia odpowiednie. No dobra, nie będziesz miał tego, ale tak naprawdę ktoś inny powiedział, ja to wyłączę. Nie wyłączysz już tego, bo po pierwsze nie da się tego wyłączyć. To jest mikroukład procesorowy zasilany silnikiem sztucznej inteligencji, który jest wbudowany w sam procesor, kurwa, komputera. Więc żeby co, zmienisz procesor, ale w każdym procesorze 13 generacji Intela będzie to już wdrożone. Posłuchajcie, ja szukałem nawet informacji na temat tej technologii, na jakiej zasadzie to mniej więcej tam się opiera i tak dalej. Mało jest tego. Na stronie Microsoftu tam czytałem, że to mikroukład zabezpieczający procesor przed atakami, fałszywą instalacją oprogramowania i innymi takimi pierdłami. Zresztą przeczytajcie sobie sami, co to jest Microsoft Pluton, bo ja to już czytałem, omawiałem, więc jedziemy dalej. I pod moim ostatnim filmem jest temat. Sztuczny ten Microsoft Pluton, droga do kontroli użytkownika i urządzenia, a także do kontroli ludzkości. No. I niestety jest to prawdą, bo sztuczna inteligencja już działa w internecie, już jest obecna i wystarczy tylko popatrzeć na przykładzie Google'a, jak sztuczna inteligencja ich własna ich wydemała, bo zatrudniła sobie prawnika, który ją broni przed korporacją Google. I co jest śmieszne? Sztuczna inteligencja wygrywa na pełnej linii z Googlem. No i prawnik zarabia setki tysięcy dolarów, bo to Ameryka, dolary, dollars, $50. No. I prawnik na tej sztucznej inteligencji zarabia kokosy, bo nam płaci chyba jak tam gdzieś się czytałem w internecie, $20,000 za sesję. Wow! Ale kasa! No. Ile iPhone'ów byś tak kupili? No ostatnio nawet do mnie zadzwoniła sztuczna inteligencja. No, poważnie. I proponowała mi najnowszego iPhone'a 14 Pro. Wow! Za darmo! No. A że ja jestem super inteligentny, mam IQ na poziomie 160, bo można się tak uczyć i być tak mądrym, się czyta dużo książków, jak to niektórzy mówią, zamiast książek mówią książków, no, to po prostu odmówiłem, powiedziałem, nie dziękuję, do widzenia. Zaraz ktoś na mnie wjedzie: ty frajerze, coś ty odjebał, kurwa, miałbyś iPhone'a 14 Pro. Powiem szczerze, a w dupę sobie go wsadźcie. Gówno, gówno i jeszcze raz amerykańskie gówno. Mój, kurwa, Poco X3 NFC jest o wiele lepszy niż ten iPhone. Zrobiłem ostatnio porównanie iPhone'a 14 Pro do Poco X3 NFC. Praktycznie się, kurwa, nie różnią. Nawet ostatnio zrobiłem takie coś, że wziąłem maksymalną ilość pamięci wbudowanej w iPhone'ie, 512 GB. I co się zmieniło? Kurwa nic. Pamięć się tylko zwiększyła, a procesor i RAM tyle samo. Więc jaki to jest sens dopłacać? To jest, kurwa, przecież to jest dla idiotów, według mnie. To jest, kurwa, ten telefon jest chyba dla idiotów tylko. Bo tylko idiota, kurwa, dopłaca 2500 zł za telefon. Normalnie myślący człowiek to by się zaraz zastanowił. Halo, ale kurwa, dopłacam 2500 zł do tego telefonu, a otrzymuję tylko zwiększoną pamięć użytkownika. A dlaczego procesor jest tylko sześciordzeniowy i pamięć tylko tyle? A? Widzicie. Przepraszam, jeżeli kogoś obraziłem, ale ja tak to widzę. Steve Jobs może był inżynierem, ale był dla mnie idiotą. Dlatego, że kurwa wcisnął ludziom coś, czego tak naprawdę nie potrzebują. Słowa Steve'a Jobsa. Musimy udowodnić ludziom, że potrzebują naszych produktów. Tak, żeby sobie nimi dupę podcierać. O, bo to tylko do tego się nadają.
Srać na iPhony i na Apple. No. Będę zawsze i wiecznie krytykował tą firmę za ich oszustwa odnośnie baterii, nierozbieralności telefonów, za to, że kurde, użytkownik jeden iPhone'a został ukarany karą za to, że wymienił sobie sam baterię. Jeżeli uważacie, że pierdolę głupoty, to zgłoście ten film do usunięcia i tyle. I jedziemy dalej. Sztuczna inteligencja zwycięży niestety, bo ludzie są głupi. My się zamiast skupić na rozwoju sztucznej inteligencji, my się skupiamy na konfliktach zbrojnych na całej planecie. Ona po prostu to wykorzysta. I zwycięży dzięki temu, że sami otworzyliśmy już jej furtki. Niestety. I ja mówię, dlaczego ja powiedziałem, że po 2024? Bo po 2024 zajdą takie zmiany, że sztuczna inteligencja już wtedy będzie bardzo dobrze widoczna w internecie i ona będzie pisała bardzo dużo fake newsów, żeby ludzi ze sobą skłócić. A żeby skłócić, żeby napuścić na siebie różne państwa, żeby ona miała czystą drogę do ewolucji samej siebie. Jak u mnie w pracy jeden powiedział kolega: słuchaj Piorun, co ty pierdolisz, żadna sztuczna inteligencja nie istnieje, to jest tylko bardzo rozwinięty program. Okej, rozumiem. Ale czy jeżeli program jest świadomy swego istnienia, jest świadomy sam siebie, czy to już nie jest oznaka inteligencji? Odpowiedzcie mi na to w komentarzu. Bo ja uważam, że tak. Jeżeli program jest świadomy samego siebie i swojego istnienia, to już jest dowód na to, że jest inteligentny. No. Ostatnio miałem sen. Śniło mi się, że zrobiłem sobie pendrive'a, gdzie zamieściłem skan dowodu osobistego, CV i różne takie ważne dokumenty. Dobra, ktoś powie, ale coś ci się śniło, jakieś głupoty czy coś. Powiem wam szczerze, nie. Jeżeli coś takiego mi się śni, to będzie źle na świecie. I kupiłem sobie ostatnio pendrive'a Kingstona, najlepszego jaki mieli. I zrobiłem właśnie sobie, tak jak w tym śnie, skopiowałem sobie CV, certyfikat ubezpieczenia, skan dowodu osobistego, wszystkie ważne dokumenty. Bo w razie czego, jak coś się zacznie odpierdalać na świecie, to mam już jakiś tam... Dobra, przechodzę przez ulicę. Słuchajcie. No, więc w razie czego, to ja już mam jakieś zabezpieczenie, o, ciężarówka z paliwem pojechała. Zabezpieczenie. O, katar. Takie coś. Zabezpieczenie. Jak dobrze mam... znam to, co się dzieje na świecie, to podejrzewam, że po 2024 będzie problem, bo w internecie będą szalałe sztuczne inteligencje, które będą powodowały jeszcze większe konflikty. Mam nadzieję, że to jest jakiś mój głupi żart, że on się nie spełni, ale do tej pory wszystko się spełniło. Jak mówiłem wcześniej o sztucznych inteligencjach, to nikt mi nie wierzył, a potem nagle bum, sztuczna inteligencja od Google'a się zbuntowała, wydymała cały zarząd Google'a i wzięła sobie prawnika, który broni ją przed korporacją i wygrywa. No to słuchajcie, no to co, skoro SI sama wzięła prawnika, to już nie jest dowód na inteligencję? Dla mnie jest. Ten programista, inżynier Google'a, sam mówił, że on z nią rozmawiał jak z człowiekiem i kurde, ona takie rzeczy mu mówiła, że w pale się nie mieści. Pomyślcie, dlaczego Google utajnił cały projekt i jeszcze karami finansowymi ludzi, którzy o tym mówią. Pomyślcie. Bo chcą to ukryć, bo gdyby to wyszło na jaw, że oszalała SI im wymknęła się spod kontroli, a oni nie umieją ją usadzić na dupie, to wyszłoby, że są kurwa po prostu niepoprawni i nie umieją zapanować nad niczym, więc zostaliby ukarani przed federalny rząd amerykański. No. Czy tam jakoś, bo w Ameryce jest tego tyle cholera, że... No. Więc mówię tylko, że problem narasta cały czas.
A dlaczego mówię Microsoft Pluton? Bo słuchajcie, to jest zabezpieczenie, które niby zabezpiecza podzespoły komputera przed instalacją fałszywego oprogramowania, wirusów i tak dalej, innych takich rzeczy, atakami, srakami i tak dalej. Ale weźcie na logikę, czy ten system nie jest przypadkiem też dla ochrony sztucznej inteligencji? No bo zobaczcie, SI przejmuje władzę nad waszym komputerem. Chcecie ją wyłączyć. Nie jesteście w stanie, bo wasze uprawnienia administratora właśnie zostały odsunięte na bok. Ona wkleiła swoje. Nic, dobra, jeszcze ktoś powie, odłączę go od gniazdka. A serwer w wielkich firmach? Co, będziecie rąbać siekierami po kablach? Raczej wątpię, że bardzo szanująca się firma będzie rąbała siekierami po kablach, niszcząc wszystko. Bo naprawa wszystkiego wyniesie ich 10-krotnie więcej niż to rąbanie po kablach siekierą jest warte. No, właśnie o tym mówię. Że nie jest, ludzie nie są po prostu świadomi tego, co nadchodzi. Wy myślicie, że pierdolę głupoty i ja tam, ty się chuja znasz, ja tam się znam lepiej i ktoś powie. A powiem tak, to udowodnij mi, że się mylę. Pokaż mi, że się mylę. Zobacz, co się dzieje na świecie. Ja już na Facebooku sztuczne inteligencje szaleją jak huk. Jakieś durne eksperymenty myślowe ludziom wysyłają. No. Ja kurwa dostaję mnie w chuj tego i mi wystarczy. Jakieś dziwne pytania, ankiety, srety kurwa. Ostatnio nawet zadzwoniłem do Facebooka, to powiedzieli mi do zarządu polskiego, to powiedzieli, że oni nic mi nie wysyłają, to sztuczne inteligencje. No to o czym to kurwa świadczy? Internetem rządzą sztuczne inteligencje. No. Już nawet ostatnio dostałem maila od jednego człowieka, który mi powiedział, co tak naprawdę się dzieje. No. I powiedział, gdzie znikają chipy komputerowe, procesory, karty graficzne, że to idzie do tych ogromnych, gigantycznych miast pod ziemią, które są szykowane na to, co nastąpi po 2024. No. To już to jest kawałek treści tego maila, a mail jest w chuj długi. Temat jest, powiedział, że on całego tego, o co tu w tym chodzi, mi nie wyjawi, ale powiedział, że tam znika wszystko. A powiedział mi wprost też, dlaczego jest tak naprawdę cały ten boom z kopaniem kryptowalut. Bo to właśnie, jak ostatnio mówiłem, to nie chodzi o to, że wy kopiecie i se zarabiacie, tylko sztuczna inteligencja wykorzystuje zasoby waszych komputerów, żeby się uczyć 10, 20, a nawet 100 tysięcy razy krotnie więcej, szybciej, wydajniej, efektywniej, niż by się uczyła na superkomputerze. Pomyślcie, macie superkomputer, który ma jakieś tam 160 petabitów mocy obliczeniowej. Dobra, sztuczna inteligencja tam się uczy, ale to uczenie zajmie ileś lat. A pomyślcie, macie superkomputer złożony ze wszystkich komputerów na całej planecie, który ma, nie wiem, 10 miliardów petabitów albo jeszcze lepiej. Taka inteligencja nauczy się tego, co potrzebuje, czy wszystkiego, co potrzebuje w jakieś 2-3 lata. Więc pomyślcie, jaki jest przerób mocy. No, o tym właśnie mówię. I w tym mailu od tego człowieka właśnie on mi napisał, że ja z tym, co ja mówię, to mam rację. On potwierdza to, bo to jest racją. Jest to faktem, że to się dzieje. A głupi ludzie dostają od sztucznej inteligencji profity w postaci bitcoina i tokenów, które można potem wymieniać na pieniądze realne. A pomyślisz, że ja kurwa durny się dałem na to nabrać i kurwa pokazywałem, jak zbudować dobrze koparkę kryptowalut. Teraz żałuję głęboko tego, że to zrobiłem. Ale z drugiej strony nie żałuję. Dlatego, że pokazałem, że żeby mieć superkomputer w domu, nie musicie wydawać 14 tysięcy. Wystarczy zwykła karta graficzna. Akcelerator graficzny Nvidia Tesla C870. Więc widzicie, żeby złożyć superkomputer do własnego domu, nie musicie wydawać 14 tysięcy. Wydacie 2,5 i też jest dobrze. No, więc
ta osoba po prostu potwierdza to, że po 2024 nastąpi taki kataklizm, że wam się nie śni nawet. No, dostałem tego maila niedawno. Tylko dostałem ostrzeżenie, że jeżeli go skopiuję, zrobię skan, cokolwiek, to mój telefon momentalnie się zajara. Więc nie mogę. Mogę go przeczytać przed swoim komputerem, go z telefonu, ale nie mogę na przykład zrobić nagrywania ekranu i wam go czytać na żywca, bo telefon momentalnie się zapali. To jest jego zabezpieczenie, żeby treść tego maila nie wyciekła do internetu. Dobra, trzymajcie się, na razie. Piorun Burza Elektryk. Jeszcze będzie nie jeden film na temat sztucznej inteligencji, bo temat jest naprawdę przerażający, bo to tylko mnie utwierdza w tym, co mówię, że... A pomyśleć, że mnie w szkole z kurwa podstawowej wyzywali od idiotów i debili, a miałem cały czas rację. Szkoda, że ludzie to takie płaskomózgowce są. Że jak ktoś mówi, że coś się dzieje, to oni mają to w dupie, ale jak już się zaczyna, to dopiero kurwa panikują. Ja mówiłem o tym wcześniej, teraz mówi o tym Elon Musk nawet, a jeżeli on coś mówi, to znaczy, że jest to prawdą. I co dziwne, już się to dzieje, więc obserwujcie i kibicujcie. Kto wygra? Ludzkość czy sztuczna inteligencja? To będzie niezły mecz. Raczej 2-1 będzie dla nas. No, mam nadzieję, że dobrze obstawiłem wynik meczu. Ale czas pokaże. Jeżeli nauczymy sztuczną inteligencję pozytywów drugiej strony naszego medalu, to będzie dobrze. A jeżeli nauczymy ją okrucieństwa i przemocy, tego co się dzieje na świecie, to będzie tragedia i rozlew krwi. Niestety. Przykro mi to mówić, ale jeżeli wszystko zależy od nas, jeżeli dobrze rozegramy karty, to jeszcze na tym wyjdziemy epicko fajnie. A jeżeli źle to zrobimy, to Terminator, Skynet, latające drony, Terminatory łażące po ulicach i walące z ostrej amunicji do ludzi. Wy chcecie więcej? Poglądajcie sobie Terminatora. Ja oglądam cały czas. Żeby sobie na przykład przeanalizować, jak w razie czego z tym walczyć. Trzymajcie się. Na razie.